Rosjanie kandydat do złotego medalu jak najbardziej. Mają teraz teoretycznie ułatwioną drogę. Zobaczymy, co będzie. My w dzisiejszym meczu zagraliśmy słabo w ataku. Podjęliśmy ryzyko na zagrywce, ale to nam za wiele dobrego nie dało. Mieliśmy swoje szanse w drugim secie. Gdyby nie jedna, dwie kontry, pewnie byśmy wygrali drugą partię i wtedy byłaby już zupełnie inna gra, ale teraz możemy sobie tylko i wyłącznie pogdybać, niestety. Czy w głowach nie przegraliście igrzysk? Nie, nie przegraliśmy w głowach igrzysk. Po prostu Rosjanie dzisiaj byli dużo, dużo lepsi. Mieliśmy dziwne wahania formy, wahania gry na tym turnieju. Niestety, nie wiem, dlaczego tak się działo. Też nie mnie to oceniać, ale te mecze, które przegraliśmy, graliśmy w nich słabo, a przeciwnicy grali bardzo dobrze. Nie ma żadnych usprawiedliwień. W lidze światowej się wydawało, że jesteście i nie ma mocni. Co się stało przez te 3 tygodnie? Tak jak mówiłem, nie mnie to oceniać. Wtedy w lidze światowej graliśmy bardzo dobrze, był duży spokój, duża pewność siebie. Tutaj tego trochę zabrakło, nie wiem czemu. Mecz o półfinał przegraliśmy dzisiaj, niestety tak nas los ułożył i trochę może jesteśmy sami sobie temu winni, ale nikt nie powiedział, że z kolei z Niemcami byłoby łatwiej, co pokazaliśmy chociażby w meczu z Australią bądź Bułgarią. Fizycznie się czułem bardzo dobrze, a psychicznie wiedziałem, że nie gramy najlepiej, nie gramy tak dobrze jak w Sofii, ale cóż, musieliśmy sobie z tym jakoś radzić, próbować to przełamać, po prostu się nie udało. Mecz z Australią myślę, że wszyscy wyrzucili z głów, ale przegraliśmy czym innym. Dzisiaj Rosjanie byli po prostu dużo lepsi. Mieliśmy swoją jedną szansę w drugim secie, nie wykorzystaliśmy jej, a z Rosjanami takie szanse trzeba wykorzystywać. Te oczekiwania były zbyt wielkie, no bo wszyscy spodziewali się, naciskali na was, że ma być medal, może nawet ten najcenniejszy, te oczekiwania wam nie przeszkodziły? Takie rzeczy nie pomagają, ale my na to nie zwracaliśmy uwagi, przynajmniej ja mogę na pewno mówić za siebie. Nie czytałem gazet, nie interesowałem się takimi rzeczami. To jest presja, która była, jest i będzie, trzeba sobie umieć z tym radzić. To ja bym tego nie zwalił na karb tego, że wszyscy dookoła chcieli, wymagali od nas wręcz medalu. Po prostu zagraliśmy słabo i tyle. Nie doszukujmy się tutaj czegoś innego.